Multi Liga jest to, co Tygrysy lubią najbardziej. Fotele, krzesła i kanapy? Wyjazd! Multiliga ogląda się na stojaka. Multiliga Plus w grupie spadkowej. Ponad 5 godzin transmisji non-stop. Oglądasz, zyskujesz. Nie oglądasz, tracisz. Multiliga Plus, to i zawsze wszystko gra. Gotowi? No to start. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Na zegarze godzina 19.31. Rozpoczynamy Multiligę. Dzisiaj pasjonować będziemy się grupą spadkową. Mamy spokojnych w tej grupie, czyli Wisła, Jagiellonia, Śląsk i Korona, a pozostała czwórka dzisiaj będzie grała w piekło, niebo. To będzie pasjonujący wieczór. A w naszym studio jak zwykle goście. Maciej Murawski. Dobry wieczór, Maciek. Jest z nami także Andrzej Juskowiak. Bardzo jest nam miło. Element super piątku. Wtorkowej Multilidze. Dobry wieczór, Andrzej. Dobry wieczór. Jeden pan grał w Lechu, drugi pan grał w Lechu. Dzisiaj ważna informacja podana przez Radosława Nawrota, który o Lechu wie wszystko, nawet wie, w jakim składzie Lech wyjdzie w trzeciej kolejce w sezonie 2017-2018. Jan Urban zostaje na następny sezon. To wcale nie było pewne, bo w jego umowie był taki zapis, że zostaje kontrakt prolongowany na następny sezon wtedy, kiedy wchodzi do europejskich pucharów. Wiemy, że tak się nie stało, a mimo to trener Urban zostaje w Poznaniu. Dla kogo to jest dobra wiadomość? Na pewno dla trenera Urbana. Ja myślę, że widać luz swobodę, zwłaszcza, że Kamil Sylwestrza, który pauzuje za żółte kartki, spokojnie sobie przeszedł, ale co może przejść u trenera Brosza, to chyba najlepiej spytać samego trenera Brosza, który tak się zupełnym przypadkiem składa akurat. Jest przy mnie miło, że pan akurat przechodził, panie trenerze. Widzę, bo mieliśmy podgląd w mieszkaniu jednego z pana piłkarzy. Zobaczmy, co tam się działo, gdy sędzia gwiznął po raz ostatni, bo chodzi o nim, mówią wszyscy z Kielczanie, że trener zabronił oglądać tamtych meczów. No to jednak widzieliśmy, co tam się... Tak to wyglądało, panie trenerze. Nie, to chyba Leicester, ale nie wiem do faktu, że zdobyliście takie swoje małe mistrzostwa. Zwraca uwagę, to zmiana na pozycji numer 9, zarówno w Jagiellonii, jak i w Termalice. Zagrał Nikolić, ale wiemy, że nie każdy Nikolić gra tak jak ten Nikolić. Oglądamy w naszych czterech kabinach komentatorskich. Będą razem z Państwem przez najbliższych 90 minut. Rafał Dębiński, Grzegorz Mielcarski, Bartosz Gleń, Leszek Orłowski, Edward Durda, Piotrek Domagała, Marcin Rosłoń i Filip Surma. Widać, że panowie Marcin i Filip są bardzo zżyci. Już teraz zaczynamy. To jest ten wieczór. Czekają nas jeszcze takie cztery, kiedy towarzyszyć będzie nasz ulubiony klasyk. Prosto z pierwszego miejsca listy przebojów. Słowo Andrzej Mogielnicki. Tak jest. Muzyka Janusz Panasewicz. No to siedzimy i oglądamy. Pozwólcie Państwo, że zaczniemy. Andrzej, może zamieszać maszyną i wylosować ciepłą kulkę, która... Górnik się... Łęczna. Proszę. Tak też to było przygotowane, tak, muszę Ci powiedzieć. Ja też byłem na to przygotowany, że tak było. Rafał Dębiński, Grzegorz Mielcarski. Zaczynamy. 36. przedostatnia kolejka. My też widzieliśmy, że tak to będzie wyglądało. Ładno szóstwo panowie. Dłonie Piotra Mandrysza obyło się bez ekscesów, czyli omijania tego powitania honorowo, ale jednak z twardym spojrzeniem. Tak, gdzie jest? Tu spójrz, za chwileczkę pojawi się ten tweet, tak. Okay. Specjalnie dla ciebie i kompozytorów naszej muzyki. Jeżeli kiedyś zapadnę w śpiączkę i się obudzę, to chciałbym jako pierwszy usłyszeć ten właśnie dźwięk. No mamy nadzieję, że będziemy jej słyszeć jak najwięcej. Pozwólcie Państwo, że przeniesiemy się teraz na chwilę do... Andrzej, znowu możesz zamieszać kulkami i wybrać mecz, który ci pasuje najbardziej. Górnik Łęczna to teraz nie, to Górnik Zabrze, Korona Kielce. Andrzej, znowu możesz zamieszać kulkami i wybrać mecz, który ci pasuje najbardziej. Górnik Łęczna to teraz nie, to Górnik Zabrze, Korona Kielce. Każdy ma jakieś marzenie, coś chciałby zobaczyć. Mogę zaśpiewać piosenkę o zdrowiu. Tak się szczęśliwie składa, że komentatorów w Zabrze też mamy u siebie w studiu. Bartosz Gleń, Leszek Orłowski. Że Michał Probierz szukał zemsty na Termalice. Czasem jak szukasz zemsty, to potem to się obraca przeciwko tobie. I Taraso strzela gola samobójczego.
Termalika to jest jakaś niezła historia. W poprzedniej kolejce plecami dwa Lego strzelają bramkę, a tutaj Tarasos ich utrzymuje w ekstraklasie. No jeżeli dobrze prześledziłem statystyki, to Termalika nie oddała żadnego celnego strzału i wygrała spotkanie. To też warto... A, to już kiedyś się wygrywało. W Białymstoku. Wiem, że Tarasos to powinien zamówić... Powinien zamówić jakieś takie taksi bagażowe albo przeprowadzka, bo patrzymy na ostatnie tygodnie tego piłkarza. Dzisiaj dostaje szansę od trenera i no, kończy źle. W dodatku w meczu dosyć prestiżowym dla trenera. Będzie kotusił. Nie ukrywajmy, pamiętamy jak tam się kotłowało przed meczem w związku z tą całą sytuacją poprzedniego meczu między Termaliką a Jagiellonią. Nie wygląda to zbyt optymistycznie. Zresztą właśnie była ta największa pięta Achillesowa Jagiellonii w tym sezonie. Tomek, widzę, że informacje o tym, że jesteś w gazie, nie są przesadzone. Gaz do dechy i startujemy, Andrzej! Ma dwóch dobrych napastników, skutecznych napastników. Ale akurat, o których dzisiaj właśnie nie ma, bo myśleliśmy o Śpiączce i o Świerczoku. Tylko, że problem jest taki ze Śpiączką, że on dobrze gra, jak wchodzi z ławki i wtedy najczęściej strzelał gole. Najczęściej w ostatnim kwadransie. Tak, jednak mówienie w jego przypadku o skuteczności jest dosyć ryzykowne. Natomiast ze Świerczokiem jest tak, że po tym jak strzeli te trzy gole w meczu z Koroną, to zaciął się i dopiero w ostatnim meczu strzelił gola, więc myślę, że może dzisiaj się też pojawi na boisku jeden z nich i też który z nich strzeli gola. Przypadek Świerczoku, o Świerczoku pewnie moglibyśmy rozmawiać długie minuty, bo to jest jeden z najciekawszych przypadków w historii. Proszę spojrzeć na wyniki do przerwy i na ligową tabelę, to wszystko nam potwierdzi. 37. kolejka nie miałaby już w tym momencie żadnego znaczenia ani dla zespołu Podbeskidzia Bielsko-Biała, ani dla Górnika Łęczna. Jest prowadzenie 2-0 z drużyny z Łęcznej. Podbeskid jeszcze ani razu w tym sezonie nie udało się odrobić takich strat od 0-2 aż do zwycięstwa. Potrzebuje naprawdę wiele. Muzyka Janusz Borysewicz, a nie... Jan Borysewicz. Tak. Tego gonga, tak? Słowa Andrzej Mogielnicki. Aha, rozumiem, że Panas napisał do ciebie, że to... Nie. To skomponował. A to czekaj, to jeszcze... Pod Beskidzie. No i co jeszcze przypomnimy? Nasz hit dnia, nasz przebój, tak? Ilekroć padnie bramka... Z playlisty coś teraz. Coś z naszej playlisty usłyszą Państwo ten dźwięk. Spokojnie, na razie jeszcze nic nie zostało strzelone, nikt nic nie zdobył. Klasyk, prawdziwy klasyk ta piosenka. Jeszcze chcielibyśmy Państwu pogadać dwie rzeczy, bo mówimy o szansach Termalika. Słowa mi się bardzo podobają. Tak, jest i łatwe do zapamiętania, muszę Ci powiedzieć. Na stronie 90minut.pl, jak zawsze. Po naszym studio zajmiemy się z nią, będziemy prowadzić z nią negocjacje. Maciek, teraz widzimy skład Wisły Kraków, Brożek i... Możemy oczekiwać następnych Beniaminków w nowym sezonie, że też wniosą coś ciekawego do ligi, bo i Zagłębie, i Termalika pokazały się z bardzo dobrej strony. Przy okazji gratulacje, Arka Gdynia. Derby Trójmiasta. Trzymasz mnie za rękę. Jezu, to znowu się stało, zakochałem się. Zostajesz wszystko wyciągnięte i takie boją się serce. Zdradzamy za dużo tajemnic, jak sobie mówimy. Ale kiedyś mieliśmy te sygnały nożne, do tego musimy wrócić. No właśnie, tego przynajmniej nie było widać. Pozwólcie Państwo, że przeniesiemy się na pierwszą rozmowę właśnie z bramkarzem Termaliki. Brukbet Nieciecza, Krzysztof Pilarz jest razem z nami. A Sebastian Nowak, no? Sebastian Nowak, tak, to w takim razie zaraz, to już... To jest mam się złapać za rękę? Krzysztof się... Pilarz dzisiaj bronił, a... No i to będzie rozmowa z Krzysztofem Pilarzem, już teraz. Powstała różnica między Krzysztofem Pilarzem a Sebastianem Nowakiem, jak tutaj ustaliśmy w studiu, jest taka, że Sebastian Nowak strzela gole, prawda? Ale jakby na to nie patrzeć, to ta bramka z Wisłą na wagę punktu dzisiaj dała już pewne utrzymanie Termalice. Gdybyśmy mieli znaleźć trzech ludzi w tej drużynie, którzy mają największy wkład w to, że ona pozostanie w Ekstraklasie, pozostała w Ekstraklasie na przyszły sezon, to kogo byście wskazali? Kędziora w ataku? Dwali, na pewno. Babiarz? Dwali, Taraso. Tak szukasz. Ciekawe. Nie, myślę, że Kędziora.